Co wam mogę powiedzieć? Wracając z plaży dołem, tutaj pod spodem, takim wąwozem jakby, jak widać, tamtędy ludzie idą też. Pójdziemy sobie tędy na skróty po schodkach. Widoki są, powiem wam, nieziemskie. Jesteśmy trochę głodni, więc będziemy szukać jakiegoś jedzenia. Niekoniecznie najdroższego, niekoniecznie najtańszego, ale jakiegoś też, byście posilić, no i oczywiście wypić kawę. Problem jest tylko tym, że teraz będziemy musieć szukać wejścia z powrotem. Z powrotem na ten most, bo tu jest mostek, ale czy my tędy przejdziemy, tego to ja nie wiem. I sugerując się tym, że ta pani idzie stąd, to chyba pójdziemy tędy właśnie. Dlaczego by nie? Możecie popatrzeć jeszcze na widoki. A, jest tutaj, słuchajcie, wejście. Jest tutaj wejście z powrotem na górę. Można jeszcze popatrzeć na widoki. No kurde, jest po prostu... Co ja mogę powiedzieć, no? Brakuje mi słów naprawdę, żeby wam opisać to, co widzą moje oczy. Brakuje mi po prostu słów i ja nie mam pojęcia, jak to określić. Wiem jedno na pewno. Minusem jest na tej plaży, że są dużo kamieni i co daje na pewno dyskomfort, kiedy by było lato i gdybyście chcieli się kąpać albo opalać, ponieważ no, wejście do wody to raczej tylko w tych bodkach gumowych, w gumofilcach, takich jak na Rodos, bo jest plaża strasznie kamienista i dno morza jest kamieniste. No to mówię, to jest dyskomfort. No jest bardzo wąska, więc w sezonie prawdopodobnie ciężko w ogóle byłoby się dostać. Kupa jakieś przejść, nie przejść. Także, no cóż, co ja mogę powiedzieć? No jest kozacko. Ja nie wiem, czy ja tędy wyjdę, ale chyba tędy ja nie wyjdę, a może i wyjdę. Jeżeli tędy nie wyjdę, to się wrócę. To się wrócę, bo niestety tędy nie wyjdę. Nie wyjdę, tędy nie dam rady. Więc trzeba iść tam, gdzie idą ludzie. Czyli właśnie o tam. O tam właśnie co poszli. I tam wyjdziemy na ten główny most. Będę szukał jeszcze na pewno, gdzieś tam jest na górze, tam daleko kawa, hen. I też będziemy próbować to znaleźć. Ale tak jak mówiłem, wracamy z powrotem na most. Na most, który przypomina trochę w Stańczykach most, nie? Tylko trochę mniejszy. No i będziemy szukać żarcia. To tyle z mojej relacji. Słuchajcie, pizzę w takim tutaj oto barze za 8 eurusów. Tutaj z takimi widokami, słuchajcie, czekamy 5 minut. Pizza ile kosztowała? 8 euro, ale się nie dziwię, że tu jest tak, a nie inaczej, ponieważ z takimi widokami, jakie teraz zobaczycie, no to trudno, żeby było za darmo, ale powiem tak, jest przepięknie. Przepiękne miejsce i jestem głodny. Jest piękna pogoda i jest wykurwiście. I w ogóle pozdrawiam.
Tak się bawi młodzież. Również my, ale kawa Eurusa, mimo tego, że jest takie miejsce i na takim wypasie, także jest super, jest naprawdę super. Bardzo mi się to podoba, obsługa bardzo miła, no i knajpa elegancka. Cóż, słuchajcie, kończymy wizytacji w Poliano Amare. Nie zwiedziłem wprawdzie, właściwie to nie zwiedziliśmy wprawdzie wszystkich ulic, jakie były, no ale myślę, że te ważniejsze i te lepsze miejsca udało się zobaczyć, niekoniecznie sfilmować. Powiem wam, że warto tutaj, kurde, zapaść na urlop, jeżeli ktoś lubi plażować, ale będzie ciasno, od razu uprzedzam, i policja również będzie, ale również zapaść i zobaczyć po prostu, jak tu jest, a jest ładnie, bardzo skaliste wybrzeże, dość fajnie, klify bym powiedział nawet, chociaż te skały to może nie są aż tak pionowe, ale w niektórych miejscach bywa niebezpiecznie i warto to zobaczyć. Ja osobiście jestem zadowolony, bo do tego pogoda nie zrobiła nam psikusa i przez cały dzień mieliśmy słońce, tak jak widać, jestem w krótkim rękawku i w koszuli umbo, jak zwykle, umbo musi być u Meksykanu. Także pozdrawiam też widzów, których miałem okazję spotkać tutaj. Pozdrawiam was serdecznie. Nie umkło mi to uwadze. Także trzymajcie się. My wracamy do Bari. A, kawka tak, kawka po Eurusie. Taniej niż w Bari. My wracamy do Bari. No i cóż. Zostało nam się spędzić popołudnie. Zanim dojedziemy, pewnie będzie koło 5:00. Więc zobaczymy, co dalej będzie w planach, o ile nie zacznie padać, bo się chmurzy. I to było chyba widać na wcześniejszym ujęciu. Pozdrawiam serdecznie, Poliano Amare, Meksikano Amare.